rana podzieleni byliśmy na grupy około 10 osób i te 10 osób podzieliło się po 2-3 osoby i sprawdzamy, czy te pociągi się spóźniają, czy przyjeżdżają planowo, jakie są spóźnienia w czasie, ponieważ no, pasażerowie pewnie chcieliby wiedzieć, jak to jest, kiedy jadą podróż, ile się spóźniają, ile mogą na tym stracić czas. 10, a powinien przyjechać 12.12. Na przykład tutaj pociąg z Olsztyna pośpieszny przyjechał o godzinie 11.28, a miał o 11.31, ale wyjechał już 45 sekund później, więc no, tutaj są te różnice. Widać różnice około 5-minutowe, czasami są to tylko sekundowe różnice, natomiast są też także pociągi, których nie ma.